Dzień dobry, witajcie. Witamy się z wami w mojej nowej pamiątce z Dubaju. Prawda, że śliczny? Bardzo mi się podoba. Taki delikatniutki, ale jest taki uroczy. Piękne są te kolczyki. Jesteśmy tutaj tak naprawdę ostatni dzień. Dzisiaj jest sobota. No w zasadzie jutro jeszcze mamy kawał dnia, dlatego że lot do Polski mamy dopiero o godzinie 18. Także będziemy mogli jeszcze na spokojnie się jutro z rana przejść po marinie i ewentualnie coś zjeść. Teraz się zbieramy. Nie wiem, gdzie pojedziemy najpierw. Najpierw do AI czy najpierw do Miracle Garden? Najpierw do AI? No, więc najpierw pojedziemy do AI. To jest taki trochę świat jak z Awatara. Tak bym to nazwała. Potem pojedziemy do Miracle Garden, ale chyba zanim pojedziemy do AI, to podskoczymy jeszcze na chwilę na te obiecane przeze mnie 97 piętro. Dlatego, że do tej pory tego nie nagrałam, a to jest ostatni raz, kiedy mogę to zrobić. No mogłabym jeszcze jutro rano. Ale zrobimy to teraz i zrobimy to też wieczorem, czyli tak sobie zaczniemy i tak sobie zakończymy ten film. Dobra, wciągam buty i lecę. Tutaj jeszcze widok z naszego okna. Burcz się coś chowa, ja go widzę, ale wy go pewnie nie zauważycie. W ogóle podobno charakterystyczne dla tej pory bywają burze piaskowe. Nie wiem ile w tym prawdy, gdzieś to usłyszałam od kogoś z naszych wycieczkowiczów. Natomiast no, nie miałam okazji sama o tym poczytać, więc ciekawe, czy tak faktycznie jest, ale chyba nie chciałabym tego doświadczyć. Dobra, lecimy na te 97. Chciałabym to wam pokazać, ale są tu bardzo brudne okna. Tam jest widok na palmę. A tam na koło, którego nie widać. Dobra, ten widok z tego 97 piętra pewnie byłby ładny, gdyby okna nie były tak usyfione, powiem wam, że jak tak podejść, to się po prostu tak rozmazuje. Się czułam, jakbym miała wadę wzroku minus 10, nie? Po prostu takie wszystko było rozmazane, że dramat. Także myślę, że zmienimy jednak koncepcję tego filmu i nie będziemy tam wchodzić wieczorem, bo nie ma po co. No, już ładniejszy chyba mamy widok po prostu z balkonu. Koniec gadania. Lecimy teraz do tej AI. Powiem wam, że Emiratczycy zżynają wszystko co fajne i to się da zerżnąć. To co słyszeliście teraz, to były jakieś dwie super fury oczywiście. I tak jechaliśmy i z metra mówię, Boże, zrobili hotel w kształcie piramidy. Ale to nie tylko hotel. W sensie jest jeszcze ten taki monument, jak to się mówi po polsku? Jakiś obelisk, czy jakoś tak? Chociaż z Egiptem to bardziej obelisk. Ale no tu jest, są jakieś niby hieroglify czy coś. No i ten budynek w kształcie piramidy. I co ciekawe, oni się tego w ogóle nie wypierają. Oni się przyznają zawsze do tego, że zerżnęli coś z innego miejsca, więc chociaż tyle dobrego. No i pod tym hotelem widzieliśmy najbardziej bogatego ziomka w samochodzie, bo miał tylko dwa numery rejestracji. Tak, to prawda. No, a jeżeli chodzi o te numerki, to są na to licytacje i to idzie za naprawdę ogromne pieniądze, ale z tego co mówiła wczoraj Wanda, to większość tych środków idzie na cele charytatywne. Także spoko, ktoś sobie połechta swoje ego, a przy okazji zrobi tym coś dobrego. Idziemy do AI, która jest podobno gdzieś tu blisko. Udało się, dotarliśmy. Mamy bilety na naszą AI-ę. Tu jest taki fajny korytarz. Generalnie jak oglądałam nagrania, to wszystko mi się kojarzyło właśnie z Awatarem, więc chodźmy zobaczyć, czy faktycznie tak jest. Jesteśmy w pierwszym pokoju. Nazywa się Harmonia.
herbatę. Więc po prostu mówiliście. Thank you.
jechali do Miracle Garden, wzięliśmy taksę i pan był bardzo dokładny, dojechaliśmy za niecałe 60 AED, tak jak przewidział. I ekstra to jest, zobaczcie jak dużo ładnych kolorków. A to wygląda trochę jak w Singapurze, tylko sprawdzimy z kwiatkami. Serduszka! Idziemy, idziemy. Gdzie wchodzimy? Do krainy smurfów? Trochę tak to wygląda. Ale po drugiej stronie, Andrzej zaraz wam pokaże, wszędzie są flagi i są też takie trójkąty i ten na dole pokazuje polską flagę. Dobrze to wisi? Chyba tak, tak, bo tam jest argentyńska, więc to musi być polska, bo jest biały na górze i czerwony na dole. Bo to są smurfy z mundialu chyba, Kasia. A gdzie jest polski smurfik? Nie wiem, ale widzimy, musimy znaleźć. Takiego? Widzę waliński. Szukajmy polskiego smurfa, co? Ciekawe, czy taki tu będzie, czy może jednak nie, bo byliśmy za cieńcy. Patrzcie. Kasia, znalazłaś? Znalazła polskiego smurfa. Mamy tu nawet przy nim puchar. O Boże, jaki ciężki w ogóle. Ale to chyba nie w tym życiu. Może w kolejnym. Chowałam się pod łapą przed słońcem, ale chciałam wam powiedzieć, że poza tym, że jest tu przepięknie, to jak tu pięknie pachnie. Naprawdę. Raj dla nosa. Zobacz. Tu są pingwinki. Trochę mało widać, bo jest straszne słońce. O. To jest taki pingwinek i to jest jeszcze jeden pingwinek. A tu misio z serduszkiem. No mega urocza ta wygląda. No pięknie. Idziemy dalej. Mi się chyba bardziej podobają te pingwiny. Mieliśmy kwiatowy rowerek. I tatuszkę. I jeszcze jeden rowerek. Ale teraz Kasia nas zaprowadzi gdzie? Do wioski smurfów. Idziemy do wioski smurfów. Chodźmy. Smurfów co jest? Oczywiście. O, widzę Gargamela i Klakiera. O, tam wystają. Gdzie ja nie widzę? A, faktycznie. O, tu jest smurfetka. No. No, super. Ale to jest ekstra. Kasia się podoba. Kasia, obudziłaś sobie dziecięcą radość? Bo jeszcze ta muzyczka gra. O, to jest Papa Smurf. Chodźmy do Papa Smurfa. Tutaj mamy taką dużą smurfetkę. Nie wiem, czy wiecie, ale kiedyś smurfetka była ruda i brzydka. Co? No tak, w pierwszym odcinku to było. I Gargamel... Już wracamy, bo tutaj się ludzie gubią i potem ich wywołują przez megafony. Ale smurfetka była brzydka i ruda i ją zabrał Gargamel i zmienił ją w taką blondynę, żeby smurfy się na nią rzuciły i to zadziałało. A po drugiej stronie... Papa Smurf. Mamy naszego wodza smurfnego narodu. O, Andrzej, to jest rowerek. Nie, Andrzej się ze mnie śmieje, bo się rzucam na wszystko jak dziecko, ale to jest tak fajnie. Tam są ukryte słoniki, ciekawe, co takie do nich. A tu masz palmy z kwiatów. No, sztos. No, wszystko jest tu ekstra, naprawdę. Tak? Wszystko myślałam, jest ekstra? Że takie średnie to będzie, bo to w sumie tylko kwiatki, ale jednak nie, bardzo fajnie jest. No i są też słonie. A tam dziś Kasia. Ekstra co? Mam głowę w kwiatach. Mam też pawia. O, tu jest słonik tyłem. Mamy biegu. I zameczek. To jest ekstra. A tam chyba widać tego Gina z Aladyna. Jesteśmy w kolejnej pięknej krainie. Tu jest pani balerina, która w ogóle się obraca. A tam widać takie piękne konie? Dziwne mają uszy w takim razie. No trochę
wyglądają drogi. No. Ale ten zamek przepięknie wygląda. No i faktycznie jest tu dżin. To przepięknie tu pachnie. Tych pani jest tutaj w ogóle więcej. Od razu mi się to skojarzyło z bajką. Była taka bajka Barbie i 12 tańczących księżniczek. To na pewno nie jest nawiązanie do tego, ale tak czy siak super. Idziemy do Gina? Chodźmy do Gina. Ale to magicznie wygląda. I nie magiczna ławka. Tutaj kolejny chyba pad, prawda? Z takim ładnie spływającym ogonem. A tutaj będzie słonik. Może przepięknie to wyglądało. Tutaj taki trochę motylek. I tu jest ten zamek, na który nie można wejść, bo jakaś anglojęzyczna pani pewnie nagrywa program telewizyjny. Wnioskując po kamerach, tak można by obstawiać. Ale uroczy jest ten słoń. A tu znowu mamy widok na koniki. Tu jest taki ładny spocik. A tam w fioletowym garniturze na tle fioletowych kwiatów stoi ta pani, która nagrywa chyba jakiś program. Tak to przynajmniej wygląda, bo panowie mają sporą kamerę. A my idziemy teraz na górę. To są takie ładne ławeczki. Tutaj dobrze widać ten samolot. A może z góry też go będzie widać? Próbujemy wejść? Spróbujmy. Tych parasolek tu nie kumam, bo nie do końca wyglądają fajnie. Zobaczmy, co tam jest. Wpadłam wam powiedzieć, że do Princess Tower wchodzi się skanując rękę i dziś całkiem przypadkowo odkryłam, że moja ręka zaczęła działać. W ogóle z tego urządzenia nie korzystałam, ciągle prosiłam ochronę, żeby mnie wpuszczała, bo wcześniej mi to nie działało, a teraz magicznie zaczęło działać. Także może jutro w końcu wam to pokażę. A teraz, o, tutaj Andrzejek wyciągnął magiczne naczynie. I co będziemy robić? Tak, będziemy się powoli pakować. Spakujemy się częściowo dzisiaj, częściowo pewnie jutro. Jutro chciałabym skoczyć sobie rano na basen, żeby spróbować się może jednak opalić. Ja tutaj cały czas chodzę z kremem, z filtrem i poziom mojej opalenizny to absolutne zero. Oczywiście buzię i tak będę miała wysmarowaną. Jedynie co mam opalone, to jest przedziałek. Buzię i tak sobie wysmaruję kremem z filtrem, ale tak sobie myślę, że spróbowałabym sobie może opalić rączki i nóżki. Zobaczymy, jak to mi pójdzie. Ale dobra, koniec mojego gadania. Biorę się za pakowanie. Tak sobie jeszcze pomyślałam, że może powiem też przy okazji o cenach, jakie są tu w sklepach. Znalazłam jakiś paragon. To jest akurat paragon ze sklepu Viva. I powiem wam, że wcześniej jak mieszkaliśmy w Atanie i robiliśmy zakupy w okolicznym sklepie, to okazuje się, że było tam bardzo drogo. Przeżyliśmy szok, jak przyszliśmy do Vivy i za dużo więcej produktów zapłaciliśmy tyle samo, co tam za dosłownie kilka. Więc tak, na przykład sok pomarańczowy, tylko taki prawdziwie pomarańczowy, w sensie wiecie, z miąższem, kosztował 4,95. Zgrzewka wody małej, czyli 12 butelek, też 4,95. Banany 3,95 za kilogram. Jogurt naturalny, złoty 30. Nie złoty, chodzi mi oczywiście o dirhamy, ale sorry, ciężko mi się przestawić. Kolejny jakiś jogurt z obniżoną zawartością tłuszczu. Też 1,30.
jak to się nazywa? A, granola, nie granola, a w zasadzie to były płatki owsiane. I to z Bakalandu. 6,95. Co my tu jeszcze mamy? Chipsy, tortille takie, wiecie. O smaku, czyli nachosy po prostu, tak, dzięki Andrzej. 4,95. Batonik, taki batonik, pokażę wam jaki, bo nawet mam. Taki batonik, też Bakaland, kojarzycie? Też Bakaland, ile on kosztował? Złote 25, inny smak kosztował złote 95. Chleb, za 300 gram chleba ja wybrałam mleczny. 2,95. Truskawki, 3,75. Czy coś pominęłam? A, winogrona, jedno opakowanie. Tam było chyba pół kilo i to były te bezpestkowe. 6,95. A nie, sorry, truskawki kosztowały 2,95, a dżem kosztował 3,75. Także ceny powiedziałabym bardzo, bardzo porównywalne. Tutaj mamy taki całkiem spory paragon i to wszystko kosztowało tylko 64 dirhamy. Także da się kupić rzeczy spożywcze tanio. Tylko musicie uważać, bo wiadomo, że w takich sklepach w miejscach bardzo turystycznych, no to bywa różnie, więc lepiej poszukać jakiegoś sklepu takiego właśnie jak Viva, czy czegoś, co jest bardziej dla ludzi, dla lokalesów, a nie dla turystów. Dzień dobry, witajcie. Wpadłam się pożegnać, właśnie się pakujemy, dopakowujemy ostatnie rzeczy i chciałam tylko powiedzieć, że zdękowałam tą maseczkę w trakcie tego wyjazdu. Była niby do włosów suchych, tępych i szorstkich, mocno przesuszonych, więc używałam jej sobie, bo nie wiedziałam, jak moje włosy zareagują na słońce, natomiast mam takie wrażenie, że nic mi się nie pogorszyło, także może to działa. Czy tak jest? Pewna nie jestem, natomiast nie odczułam różnicy, mimo że naprawdę chodziliśmy w konkret słońcu. Także tak tylko mówię, bo od razu to wyrzucę, żeby to ze mną nie wracało. Zdegowaliśmy też prawie krem z filtrem, miałam ich kilka, ale jeszcze coś tam jest, więc pewnie to z nami wróci do Polski. Dzisiaj rano po raz ostatni pokazywałam na Instagramie wschód słońca. Pokażę wam to również. I tak pożegnamy się z Dubajem. W zasadzie słońce już jest wysoko, ale widok z okna dalej robi wrażenie. Oj, burza nawet dzisiaj trochę widać. Musiałabym pewnie zrobić przybliżenie. No ale tak, to koniec naszej przygody z Dubajem. Dzisiaj podskoczymy jeszcze na chwilę do sklepu, żeby dokupić ostatnie pamiątki i już wracamy do Polski. Także dziękujemy wam bardzo, że nam towarzyszyliście. Pamiętajcie, żeby zostawić łapkę w górę, komentarz i subskrypcję. I do zobaczenia w kolejnych filmach.